Nazywam się Anna Gordijewska. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Od urodzenia mieszkam we Lwowie. Zapraszam na podcast Spacerując alejami cmentarza Łyczakowskiego. Dziś wraz z Krystyną Adamską, rodowitą lwowianką, udamy się na cmentarz Łyczakowski. Krystyna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, harcmistrzynią, wieloletnią przewodniczką po Lwowie i dawnych Kresach. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. W podcastach rozmawiamy i odwiedzamy cmentarz Łyczakowski, najpiękniejszą lwowską nekropolię. Rozmawiamy o tych słynnych osobistościach i mniej znanych. A dziś odwiedzimy groby tych, którzy pozostają w cieniu, a w swoim czasie byli bardzo znani we Lwowie. Wchodzimy na cmentarz Łyczakowski i zaraz na początku głównej alei, kiedy skręcimy w lewo, to dojdziemy do Grottgera i jeśli pojdziemy troszeczkę wyżej, to tu na polu piątym przy samej alei po lewej stronie spoczywa Wacław Michał Zalewski. Jak wygląda jego grobowiec? Grobowiec ma unikalną formę. Jest bardzo rozbudowany, taka złożona bryła, która wcina się w stok wzgórza. Jest ozdobiony wyniosłą kolumną, a na czarnej marmurowej płycie wymienione są nazwiska pochowanych, wśród których mamy właśnie Wacława Zalewskiego. Pisarz znany pod pseudonimem Wacław z Oleska, jako że właśnie w Olesku przyszedł na świat w 1799 roku, jeszcze w XVIII wieku. A chciałam właśnie się zapytać, w Olesku jest to mała wieś, ale z czego jest znana? No nie wieś, to dziś wieś, to miasteczko, to stare miasteczko, które należało do rodu Daniłowiczów z przepięknym zamkiem, zamkiem, gdzie przyszedł na świat nasz król Jan III Sobieski. Wacław z Oleska wyrósł na tamtych terenach, wrósł w tamte tereny. Zachwycały go barwne zwyczaje, pieśni mieszkańców tych okolic. Świadom był tego, że w dobie zaborów i początków uprzemysłowienia, czy tak początkach globalizacji, te zwyczaje mogą zostać bezpowrotnie utracone. Zaczął więc je spisywać, analizować, katalogować. Dlatego też zyskał miano folklorysty. No i właśnie pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, a ten zbiór posiada aż 1496 pieśni oraz 160 melodii, które były zinstrumentowane przez Karola Lipińskiego, znanego lwowskiego kompozytora. Wacław Zalewska przekładał też, udostępniał pieśni ruskie, pisane czy śpiewane, zapamiętane w takiej ludowej, bardzo specyficznej gwarze. Ale zaistniał również jako poeta. Owszem, pisał opowiadania i utwory dramatyczne, no, między innymi trzyaktową tragedię Młody Adwokat. Zasłynął jako pisarz, ponieważ w tym okresie, w okresie zaborów, polskie słowo było bastionem narodowym. Były to lata, kiedy polskie nie było na mapie. Zalewski zadebiutował bardzo wcześnie, już w wieku lat 19. I te swoje górnolotne marzenia, ambicje młodzieńcze, przede wszystkim ambicje posiadania ojczyzny, przelewał na papier, no i taki pozostał do końca życia. Wacław Zalewski zasłynął też jako krytyk literacki i z czasem też włączył się w działania społeczne. Przyczynił się do powstania we Lwowie Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, którego jednym z celów, a być może celem najważniejszym, było dążenie do zachowania własności ziemi, nie oddawanie jej w ręce zaborcy. Dzięki wrodzonym umiejętnościom zarządzania, ale też umiejętnościom prowadzenia negocjacji,
wkrótce zaczął się piąć po szczeblach kariery politycznej. Został członkiem stanów galicyjskich, pierwszym Polakiem na stanowisko austriackiego gubernatora Galicji i domagał się przywrócenia języka polskiego w szkołach i urzędach, opracowania projektu samorządu z Sejmem Krajowym na czele. Odrzucał wszelkie projekty podziału Galicji według kryterium narodowościowego i w czasie Wiosny Ludów doprowadził do przeprowadzenia w Krakowie wyborów do Rady Miejskiej, co w tym mieście odsunęło od władzy austriacką generalicję. A jest też taka ciekawostka. Krystyno, kiedyś czytałam właśnie o tym, że Wacław Zaleski był nauczycielem języka polskiego 18-letniego wówczas Franciszka Józefa. Czy słyszałaś coś? Tak, słyszałam o tym i teraz spójrz na to również z drugiej strony, że cesarz przyszły uczył się języka polskiego i innych języków. Nie tylko niemieckim władał, ale chciał się porozumieć w językach narodów, którymi rządził. Zmarł w 1849 roku we Wiedniu, służąc ukochanej ojczyźnie i chociaż jako urzędnik cesarski mógł spocząć w którymś z honorowych miejsc w stolicy, a pamiętajmy, jak uroczyście Wiedeń celebrował pogrzeby. I mówiono, wówczas mówiło się nawet, że jak modlić się, to w Rzymie, jak kochać, to w Paryżu, a jak umrzeć, to tylko we Wiedniu. Ale jednak zgodnie ze swą ostatnią wolą Wacław Zaleski spoczął w swoim ukochanym Lwowie. I wiesz co, przypomnę jeszcze, że mówiło się o nim tak. Był poetą, który przypadkiem został gubernatorem, a nie gubernatorem, który w wolnych chwilach pisał wiersze. I jeszcze dodam, że był wykładowcą geometrii praktycznej na Uniwersytecie Lwowskim. Dziedziny, która wydaje się zupełnie nie pasuje do działalności literackiej i politycznej Zaleskiego. A wiesz, czytając te życiorysy, ja zawsze podziwiam, jak to w XVIII, XIX wieku ludzie tyle nadążali, jacy byli aktywni. Może dlatego, że nie mieli komputerów, a jednak komputer zabiera czas, nie wiem. Wydaje mi się, że naprawdę byli wszechstronni. To na pewno zależało od tych podstaw, które otrzymywali w szkołach czy podczas prywatnych nauk. Podczas edukacji domowych najczęściej, bo do szkół szło się już w późniejszym wieku, a edukacja początkowa odbywała się w domach. I pójdziemy dalej? Idziemy. I mamy piękny grób na polu 53 po prawej stronie od centralnej alei prowadzącej na cmentarz obrońców Lwowa. Mniej więcej na poziomie grobu Franciszka Smolki. Państwo na pewno pamiętają, gdzie się znajduje taki dosyć skromny nagrobek, taka żelimna konstrukcja i później się skręca właśnie w prawo, jak mówiłam, na cmentarz obrońców Lwowa i pomnik zwieńczony jest krzyżem, a poniżej na obelisku ułożonym z kamieni umieszczona jest tablica z imieniem i dwie tablice z wyrytym na nich pięknym epitafium pióra Teofila Lenartowicza, a chodzi o Marię Bartosównę. Opowiesz nam? Była nieco młodsza od Konopnickiej. Często też była z nią porównywana i uważano ją co najmniej za drugą poetkę po autorce Roty. I kto wie, czy gdyby dane jej było dłuższe życie, nie byłaby równie sławna. A ile lat żyła? Zaledwie 31 lat. Od najmłodszych lat chorowała na gruźlicę. Ale jednak w ciągu tak krótkiego okresu twórczości zdołała jednak zdobyć ogromną popularność. I też czytałam o tym, że na jej pogrzeb przyszło kilka tysięcy osób, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji i prasy. I społeczeństwo polskie nie tylko ufundowało piękny pomnik na grobie ukochanej poetki, która potrafiła uderzyć w najczulsze struny uczuć i poruszyć ważne tematy, ale też epitafium w kościele Dominikanów. Kiedy zaczęła pisać? Zadebiutowała wcześnie, bo w wieku 16 lat opublikowała patriotyczny poemat Trzy obrazy Sybiru.
Opublikowała go w tygodniku Jutrzenka, wydawanym w Kołomyi w jej rodzinnym mieście. A pierwszy zbiór wierszy, książkowy zbiór wierszy, wydał nie kto inny jak Władysław Bełza. Potem ukazał się poemat Czarodziejska fujarka z bardzo ciekawym przesłaniem. Była to alegoria różnych warstw narodu, walczących ze sobą i pogrążonych w niemocy, gdzie w końcu pojawia się ludowy śpiewak i dźwiękiem fujarki zwycięża ducha burzy, wprowadzając zgodę i otrząśnięcie się z marazmu. No i tutaj też warto dodać, że tworzyła w duchu pozytywizmu i jej twórczość była takim swoistym odbiciem jej życia osobistego. Ona wcześniej została osierocona i również było odzwierciedleniem trudnych warunków życia czy zmagań z gruźlicą i doświadczenia młodych lat spędzonych w pięknej Kołomyi i na Bukowinie zaowocowały wprowadzeniem do twórczości motywów huculskich. Gdzie hucuł stawał się synonimem niemalże mitycznego bohatera. Był silny i dzielny, ale też tajemniczy. Właśnie Bartosówna dla szerszego społeczeństwa odkryła tematykę huculską, tak pięknie później rozwijaną i dokumentowaną przez kolejnych przedstawicieli inteligencji. Jak przystało na okres zaborów, twórczość Bartosówny miała mocne zabarwienie patriotyczne. Wychowała się ona w atmosferze żałoby narodowej po klęsce powstania styczniowego. Zdawała sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja narodu. Mimo wątłych sił podjęła szereg działań na rzecz oświaty ludowej i zarazem wychowania patriotycznego. Jednak nieuleczalna wówczas gruźlica nie pozwoliła jej zaistnieć trwale ani na polu literackim, ani na niwie oświaty. No i dziś jest postacią niemalże zapomnianą, bardziej ceniona była przez współczesnych niż przez następne pokolenia. I niestety rzadko zaglądamy na jej grób, nawet kiedy chodzimy na groby nieznanych. 1 listopada stawiamy tam zniczy, a przecież jej grób położony jest tuż, tuż od głównego traktu, przez który przechodzą wszyscy odwiedzający cmentarz Łyczakowski. Bartosówna żyła krótko, zmarła na gruźlicy. Tak samo też już później młody poeta Jan Zahradnik. Też żył krótko i też zostawił przepiękny ponadczasowy dorobek. Krzysiu, a gdzie jest pochowany? Na którym polu? Spoczywa na 5 polu, na tyłach kaplic okalających plac przy głównym wejściu. Już przy tej drodze prowadzącej na Górkę Powstańców leży w grobowcu Zarzyckich. Był poetą i krytykiem literackim. Urodził się tak samo jak Bartosówna u podnóży Karpat w Kosowie. Jednak przez całe swoje świadome życie związany był ze Lwowem. Był duszą towarzystwa młodej polskiej inteligencji. Brylował na balach i zebraniach towarzyskich, zawsze gotów do wygłoszenia celnej riposty bądź trafnego komentarza. No i tak jak wspominałaś, zmarł w młodym wieku, żył zaledwie 25 lat, a zostawił taki imponujący dorobek literacki. Miał swoisty styl narracji, pełen lekkości i humoru, a zarazem oparty na celnych obserwacjach. Wydawać by się mogło, że wiersze sypie z rękawa, zainspirowany tym czy innym wydarzeniem bądź obserwacją. I wcześniej rozpoczął swoją działalność literacką i ile w ogóle opublikował swoich wierszy i artykułów? Opublikował około 700 utworów, wierszy i artykułów. To wydał tomak poezji dedykowany ludziom smutnym. Wydał broszurę o Kornelu Makuszyńskim zatytułowaną W krzywym zwierciadle. Jego wiersze są zawarte w wielu polskich antologiach, też w antologiach zagranicznych. A też warto wspomnieć o tym, że jako 14-letni uczeń lwowskiego 3 gimnazjum imienia Stefana Batorego brał udział w obronie Lwowa, za co został odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa. Był nieprzejednanym patriotą Lwowa.
za życia bezlitośnie gromił tych, którzy porzucali miasto dla, jego zdaniem, niedorosłej do stołeczności Warszawy. Pisał tak: nie rzucę, nie zostawię najdroższego miasta. Dlaczegoż mam życia zamierać połowa? Może się poza Lwowem jakiś świat rozrasta? Ale cóż mi po świecie, w którym nie ma Lwowa? Pięknie napisał o naszym ukochanym Lwowie, a Zachratnik chorował na gruźlicę ostatnie 2 lata, przebywał w sanatorium dla chorych na gruźlicę w Chołosku i zmarł w karetce pogotowia na ulicy Dawnej Rutowskiego i w drodze z sanatorium do szpitala przed północą 22 października 1929 roku. A jego wiersze wciąż są cytowane, nawet drukowane w Kurierze Galicyjskim, w innych czasopismach i są ponadczasowe, nadal aktualne. Bo on również był patriotą naszego miasta, a my chciałbyśmy się pożegnać z Państwem i do usłyszenia w następnych podcastach. Do usłyszenia Państwu. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Publikacja wyraża lише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».